Witam wszystkich, ja nazywam się Chińcul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A w dzisiejszym odcinku, cóż, ten oto pojazd, Rudy 102. Jak wiecie, wczoraj ten pojazd pojawił nam się w sklepie, no i oczywiście ja go zakupiłem, oczywiście ze względów kolekcjonerskich i sentymentalnych. Wiadomo, z czym ten pojazd nam się kojarzy, ze znanym, bardzo znanym polskim serialem Rudy. Znaczy Czterej Pancerni i Pies, tak? Gdzie tutaj właśnie ten pojazd występował razem z załogą czołgistów czterech i oczywiście psa Szarika. No i nie jeden po prostu z nas na tym serialu, można powiedzieć, wychowywał się i czerpał wiedzy mniej więcej troszeczkę o pojazdach pancernych. Cóż, pojazd, tak jak wspomniałem, pojawił nam się w sklepie. Oczywiście na razie nie proponuję, żebyście go kupywali, jeżeli ktoś po prostu chce bardzo nabyć, no to wasza wola, tak? Ale no na razie ta cena jest dość spora, bo chyba około 6 tysięcy. W ostatecznym już tym pakiecie, gdzie pojazd będzie chyba od 20, jak się nie mylę. Zresztą czekajcie, zaraz zobaczymy, a nie wiem, czy będzie teraz pokazane. Pojazd będzie kosztował 3900, także ta cena 3900 naprawdę będzie ok. A teraz nie widzę Rudego, już chyba go mam i dlatego. Także cóż, za 3900 naprawdę warto kupić ten pojazd, choćby nawet ze względu sentymentalnych i kolekcjonerskich. I teraz tak, ktoś tutaj zadawał pytanie, który pojazd lepiej kupić, bo też chyba będzie T3488. Ja oba pojazdy posiadam. I powiem wam tak, T3488, różnica jest taka, że tak, tutaj mamy troszeczkę inne działo, bo jest działo 88 mm, na Rudym mamy 85 mm. Co za tym idzie? Tutaj są większe uszkodzenia na T3488, oczywiście to chyba jest normalna sprawa, ale zobaczcie, penetracja 132 na pocisku AP. W porównaniu do Rudego jest chyba 144, zaraz zobaczymy dokładnie. I na pocisku, tym APCR-ze jest 171, gdzie na Rudym jest 199, coś koło tego. I uszkodzenia tutaj są większe, 220, a tam mamy 180. Także tutaj też szybkościelność jest troszeczkę gorsza, jest 9,5, można powiedzieć, strzałów na minutę. Czas celowania na 88 jest 2,30, na Rudym jest 2,20. Celność tutaj też jest bardzo mała różnica, 0,38, na Rudym jest 0,37. Ale też jest różnica, zobaczcie, tutaj mamy silnik mocy koni, 600 koni mamy, a na Rudym jest 500. I powiem wam, że no troszeczkę Rudemu brakuje tych kucyków, że tak powiem. Dobra, zaraz sobie mniej więcej omówimy jego parametry, ale jeszcze taki szybki rzut, można powiedzieć, jak pojazd wygląda. No typowe T34, także też mniej więcej tak samo wygląda jak pojazd drzewkowy. Jedynie co to różni się tym, że jest ten orzełek z przodu, no i 102, tak? No, oczywiście też bardzo duża zaleta jest, że mamy tutaj dowódcę Janka oraz Szarika, gdzie Szarik, jak kupiłem pojazd, nie szczekał, ale Wargaming postanowił, tam widziałem na forum, straszna jazda była, dlaczego Szarik nie szczeka. No i Wargaming postanowił, w końcu zlitował się nad nami, zafundował nam, że Szarik szczeka po prostu, jeżeli jesteśmy wykrywani. Także Szarik sobie tutaj szczeka. Chcecie posłuchać? No to zobaczcie, jak Szarik szczeka. No i tak właśnie Szarik tutaj nam brzecha sobie, także mniej więcej tak to słychać. No to oczywiście to jest bajer, nie? No ale jeżeli właśnie kupujemy Rudego i jest tak samo jako załogan Szarik, także naprawdę no taka śmieszny po prostu taki bajer. Dobra, przejdźmy sobie do parametrów tego pojazdu, co on tutaj nam prezentuje. No i zobaczmy sobie może najpierw jego pancerz. No pancerz jak to T34, nie jest jakiś mocno pojazd opancerzony, ale powiem wam, że potrafi odbić. Na wieży tutaj mamy około 90, także nie jest źle. Kadłub troszeczkę słabiej, do 50, ale kadłub jest po prostu skontowany, także pociski potrafią, powiem wam, że odbijać. I cóż, tak samo z tyłu,
Myślę, że tutaj nie trzeba, nie wiadomo jak bardzo tego pojazdu przedstawiać, bo myślę, że każdy z nas, kto grał radzieckimi pojazdami, natrafił na T-34 i po prostu tym pojazdem grał. Silnik, tak jak wspomniałem wcześniej, 500 koni, troszkę mało. Mogło być tak jak w tym właśnie 88, 600 koni. Współczynnik mocy mamy 15,41 konia na tonę. Prędkość maksymalna jest 54 km na godzinę, cofania 20, szansa na pożar 15%. No i działo, tak jak wcześniej wspomniałem, 85 mm. Czas przeładowania tutaj bez oczywiście żadnych ulepszeń, 6 sekund, czas celowania 2,20, celność, a celność jest taka sama, 0,37 jak na 88, a myślałem, że jest 0,36. Maksymalny zasięg 720 metrów, podnoszenie 22 stopnie, opuszczanie, czyli depresja działa, mamy 7 stopni. Jeżeli chodzi o prędkość obrotu, 42 stopnie, opory gruntu w miarę dobre. Wieża, zasięg spota mamy 365 metrów, T3488 ma 360, tutaj 5 metrów dalej, ale powiem wam mimo wszystko, no brakuje tego spota naprawdę. Ja tutaj akurat używam optyki, tak żeby ten spot był lepszy, mimo to jeszcze po prostu jest brak. Pojazd aż tak mocno dobrze nie wykrywa. Prędkość obrotu wieży 46 stopni, także jest ok. Radio 525 metrów. No i amunicja, mamy apeki, APCR-y i pociski burzące, gdzie powiem wam, że te burzaki świetnie się sprawdzają na miękkie pojazdy, tak samo na arty, bo już kilka razy zdjąłem, zresztą wczoraj streama, jak robiłem to oglądaliście, zdjąłem pojazdy, ponad 300 mi losowało, także jest bardzo fajnie. No i załoga, Jan Kos z psem Szarikiem. Powiem wam, właśnie wczoraj jak Szarik nie szczekał, grałem innym załogantem, ale dzisiaj rozegrałem kilka bitew. Szarik już szczeka, także myślę, że tego załoganta będę sobie szkolił. Ale oczywiście nie na tym pojeździe, z tego względu, że pojazd nie ma jakichś dobrych tutaj procentów do szkolenia czy do zarabiania. Troszkę szkoda, bo jedynie premia do srebra mamy 25%, także pojazd raczej nie jest zbyt dobry do zarabiania. Premia do szkolenia mamy 30%, gdzie w porównaniu na przykład z takim Churchillem 3 pojazdem premium jest tam chyba ponad 70, także zdecydowanie polecam szkolić na Churchillu, jeżeli ktoś ma Churchilla, albo na jakichś niskich tierach, gdzie też mają bardzo wysoki współczynnik, jeżeli chodzi właśnie o szkolenie załogi. No i myślę, że Janka z Szarikiem będę szkolił zupełnie na innym pojeździe, a tutaj zupełnie inną załogą będę sobie od czasu do czasu grał. Cóż mogę więcej powiedzieć na temat tego pojazdu? Zobaczmy jeszcze tutaj parametry. Właśnie penetracja jest 144, tutaj szybkostrzelność jest 10 pocisków na minutę, także nie jest aż bardzo duża różnica w porównaniu z 88. 194 jest na pocisku APCR-ze, nie 199, 194. Cromwell ma chyba 202, także no troszkę jest różnica. Uszkodzenia 180, z burzaka mamy właśnie aż 300, także to jest fajne to. Czas celowania 2,20-0,37, jeżeli chodzi właśnie o celność. No i pancerz wieży 90 z przodu, 75 boki i 52 tył. Także mniej więcej tak to się nam prezentuje. Cóż, myślę, że więcej nie będę tutaj ględził na temat jego parametrów, bo pojazd jest bardzo podobny do drzewkowego T3-4. Jedynie co, no taki bajer, że Rudy 102 plus do tego załoga Jan Kos i Szarik. Wyposażenie na tym pojeździe, które ja używam, to jest dosyłacz, wentylacja i optyka. Oczywiście zestawy naprawcze mały i duży. No i tutaj akurat używam dużej apteczki, bo mam ich ponad 300 coś w magazynie, także lecę o apteczki. Dobra, cóż, pojedziemy sobie dwie bitwy. Chyba nawet jedna to jest ze streamu, albo nawet dwie ze streamu wczorajszego. Także tak, aby po prostu, jeżeli ktoś nie oglądał wczorajszego streama, tak żeby po prostu sobie zobaczył mniej więcej, jak tym pojazdem można dość przyjemnie pograć. Także cóż, jedziemy bitewki. Zobaczymy, co tutaj nasz rudzielec ciekawego zdziała. Pierwsza mapa Hillbron, bitwa standardowa. I tutaj informacja, jak wiecie,
kiedyś, znaczy niedawno przedstawiałem wam miejscówkę fajną, gdzie właśnie jest na B6, to Bocianie Gniazdo. Po tej aktualizacji, bo wczoraj też była aktualizacja, już tej miejscówki nie ma, także film nieaktualny, ale przejdzie do historii. Wargaming postanowił zablokować ten wjazd. Na szczęście, znaczy mi to akurat nie przeszkadzało, czy z tej strony, czy z drugiej strony, nie przeszkadzało. Ale fakt, tam, po tamtej stronie drużyna miała zdecydowanie lepiej i dalej moim zdaniem ma, bo nawet jeżeli poustawiają się na tamtych górkach, a jest jakiś spotter, no to te pojazdy tutaj właśnie od tej strony, gdzie ja teraz zaczynam, gdzie atakują i mocno będą napierały, no to naprawdę jest ciężko po prostu przedrzeć się na tamtą stronę. Ale ja zaczynam z tej gorszej strony, no i zobaczymy, co tutaj wyjdzie z tego ataku. Losowanie dość dobre, bo na szóstkach. Powiem wam, że dość często trafiałem na ósemki. Mimo wszystko gdzieś tam z tyłu starałem się po prostu utrzymywać pozycję. No i powoli jakoś tam do końca bitew docierałem. Jedyna nieprzyjemna raz sytuacja mi się zdarzyła, gdzie na początku, można powiedzieć, bitwy zszedłem na, można powiedzieć, na hita od Arty. A tak to więcej jakichś tam problemów nie było. No i dobra, podjeżdża tutaj Rudy z przeciwnej drużyny. My mamy akurat dwie arty, drużyna przeciwna ma jedną artę. A20 jedzie. Dobra. W porównaniu właśnie do 88, no to tam jeżeli chodzi właśnie o uszkodzenia z tamtego działka, no to są lepsze. 220 mniej więcej powinny być średnio. No tutaj średnio powinno być 180, ale różnie losuje. Czasami oczywiście losuje więcej, czasami mniej. Także tam na pewno zadamy większe uszkodzenia. No i przeładunek tutaj jest 5 sekund, tam troszeczkę z groszem. Dobra, ja cofnę się, nie będę tutaj tego Rudego atakował. Poczekam, aż miasto po prostu... Ale tu widzę, ktoś zjechał, jakiś ciężki pojazd zjechał nasz. Przydałby mu się pomóc, kurczę, fałka. I tego Rudego skończyć. Dobra, jadę. Nie będę tutaj stał i czekał. No teraz ładnie wylosowało, 193. Dobra, weszło staranem. Jedziemy dalej. No i tutaj zobaczcie właśnie, na początku jak kupiłem pojazd Szarik, niestety, ale nie szczekał. Zmieniłem załogę później i grałem już na tej lepszej załodze. Dopiero po godzinie chyba 16 Wargaming postanowił dodać szczekającego Szarika, przynajmniej tak z tego co czytałem. Ja już wczoraj nie sprawdzałem, dopiero dzisiaj sobie sprawdziłem. No i Szarik, tak jak słyszeliście, ładnie tutaj hawka. Dobra, kolejny Rudy. No i nie ma Rudzielca. No na razie bitwa, zobaczcie, jest 5 do 1. Miasto, nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Było tam, były jakieś pojazdy, ale chyba jest czysto w mieście. Nie widzę tutaj, gdzieś jest jeszcze chyba KW2. KW2 albo Japończyk. Oik. Tutaj jest Churchill. No nie wiem, gdzie... trzy pojazdy ciężkie są w drużynie przeciwnej. Tutaj jest tylko Churchill. A gdzie reszta? Będzie na niego bicie, czy nie będzie? O, jest. 144 penetracji. Powiem wam, że no troszkę mało. Jeżeli wylosuje nas na ósemki, często musimy niestety używać pocisków premium. Dostała Franca. No i bijemy Churchilla. Dostał. Dobra, nie ma go. Cały czas gdzieś tych ciężkich pojazdów nie widzę. Nie wiem, gdzie one są. Boję się po prostu, żeby mnie gdzieś zaraz z miasta tutaj nic nie tłukło. No i tutaj właśnie zobaczcie, pod tą górką, no pojazd troszeczkę nie domaga, jeżeli chodzi o mobilność. Brakuje jednak tej mocy. Tu jest OI. Tam sobie stanął. A jak widać, jeżeli w miarę dobrze ogarnięta drużyna i kampiące
ciężary stoją na tutaj na kapie, no to można i tą stroną zaatakować. Wszystko moim zdaniem, powiem wam, że zależy od drużyny. Zależy właśnie, jak drużyna nam się rozjedzie. Tutaj bardzo ładna współpraca, no i udało nam się przeżyć na, można powiedzieć, ich stronę. Aczkolwiek, no jeszcze tutaj jest zagrożenie, nawet choćby ten OI, gdzie prawdopodobnie gościu na trolu gra. Chociaż nie widzę z tej, tutaj, po tym działku jego. Dobra, ja sobie przeładowałem na pociski premium, tak żeby tutaj się nie dingać od niego. Arta gdzieś tam z tyłu stoi. O, ładnie Arta go zdjęła. Jest Arta. Ale gdzie są ciężkie? Kurczę, gdzie jest ten ciężki? Jeszcze jeden. Dobra, nie ma Arty. Chyba KW2 jest w mieście. Tylko, że nich ich po prostu nie wykrywa. Zobaczymy zaraz, co tutaj nam w mieście się wyłoni. O, ładna, ładna tutaj naprawdę gra, można powiedzieć, zespołowa. Niewiele pojazdów pojechało z mojej drużyny właśnie do miasta. Mieliśmy lighta na spota, także też bardzo dobrze. Co ja tutaj zrobiłem? 12 przebić, 3 pojazdy zniszczone. Nie ma go, nie zniszczyłem, szkoda. No ten przeładunek 5 sekund, powiem wam, że troszkę brakuje. Mógłby być szybszy w porównaniu do kromki, gdzie właśnie grając kromką faktycznie są mniejsze uszkodzenia, ale ten przeładunek jest bardzo szybki. No i dobra, została kaczucha AMX-40. No i tam jest KW2. Ups, nie weszło z biodra. Nie ma kaczuchy, tu jest KW2. Ale nie wiem, czy ja mu tutaj coś zrobię. Chyba, że skręci wieżę zaraz. No weszło, kurde, kiepsko mi wylosowało. Dobra, 14 przebić, mam 3 pojazdy zniszczone. I zaraz pojedziemy kolejną bitwę. O, zarobek nawet niezły, 65 tysięcy i bez żadnych operacji, o dziwo. No i teraz bitwa na mapie koło podbiegunowe, bitwa standardowa i też chyba z losowaniem na szóstki. Jedna Arta. Ja postaram się pojechać na razie tutaj w dół. Powiem wam, że kiedyś jeździłem tam na tak zwanego banana, tam właśnie na linię A. A teraz dość często właśnie tutaj zjeżdżam w dół. Jeżeli mam wsparcie od drużyny i ktoś ze mną tutaj przyjedzie, no to tu już jest, wtedy można po prostu coś ugrać. I tutaj zobaczcie, już gram na drugiej załodze. Przeładunek jest prawie 5 sekund, jest mniej. Na tamtej właśnie załodze z Szarikiem, ta pierwsza bitwa, co wam właśnie przed chwilą pokazałem, kompletnie nie miałem, jest tylko jeden perk żarówka, no i nie miałem ani braterstwa, ani innych perków, także przeładunek zdecydowanie ciut dłuższy. No a tutaj nic nie ma. Wsparcia tutaj zbytnio też widzę, nie mam zbyt dużego, bo ja przejechał tylko jakiś ciężki ze mną i niszczarka. Ups. I mam cały czas spot, ale nie wiem skąd. A, tu jest lajcik, ale on by mnie spotował, niemożliwe. Jest razem 3 lajty. Także coś tutaj jeszcze mnie musi spotować. Boilermaker, ale no zobaczcie, no kompletnie tutaj drużyna mi nie pomaga i nie wiem, czy jest po prostu sens tutaj stać. Nie wiem, czy po prostu nie będę zaraz stąd się wycofywał. A oni stoją sobie. 6 pojazdów wykrytych i zobaczcie, nie ma po prostu komu obijać. Ja wracam, uciekam stąd.
No, już nie ma Achillesa, nie mamy. Chyba go pięta zabolała. No i zaraz ten szóstki też prawdopodobnie nie będzie. Gościu, wydaje mu się, że jest niezniszczalny. A zaczyna coraz więcej pojazdów tutaj nacierać. Zobaczcie tutaj na B6, B7, tam stoi pielgrzymka. Czeka, nie wiem na co. No i dobra, M6 nie ma. Ja uciekam w bezpieczne miejsce. Jeżeli ten arciarz trochę będzie myślał, no to pomoże mi tutaj. Bo te pojazdy prawdopodobnie będą wyjeżdżały nam tutaj właśnie z dołu. A ja postaram się je po prostu powstrzymywać. Hamować trochę. No, chyba tutaj raczej nie będę miał bicia. 2-4. Nieciekawa sytuacja nam się zaczyna robić. Tam na bananie przepychają się delikatnie. I już jest 2-5. No i tu mam po prawej stronie bocianie gniazdo. No i dobra, ja będę czekał. 2-6. Fajnie, fajnie. No i dobra. Jest pierwszy chętny. O, ładnie wylosowało. 211, pięknie. Tego Boilermakera chciałem zniszczyć. On ma tutaj bardzo dobrą penetrację. Działo może niekoniecznie, ale penetracja jest niezła. 150. No, panie Arciarz, obudź się, żeż cholera jasna. Dobra. Zawsze kończcie tego, który ma najmniej hapsa, tak żeby po prostu zlikwidować jedno działo. A ja widzę tutaj, te 150 nie jest na mnie w ogóle zwrócone. Dobra, nie ma Boilermakera. A ja będę tego obijał teraz. Ups, nie weszło. No i znowu nie weszło. Dobra, jedzie. Powoli podgoniliśmy trochę. 7-8. No i dobra, jest mój. I już jest wyrównana. Wyrównany wynik. Suczka. Suczka sobie stoi. Też się nie przejmuje, widzę. I... jest Sherma, no ładnie, ładnie, Arta. W końcu Arciarz się chyba obudził, mam nadzieję, że mi tutaj pomoże. Najgroźniejsze, co jeszcze zostało, no to oczywiście artyleria w drużynie przeciwnej, ale jest dwie niszczarki, grają w plutonie i mam na myśli tutaj właśnie Yeti, Su-100Y. Pewnie stoją gdzieś na bazie i kampią. Także cóż, tutaj chyba jest czysto. Pojedziemy dalej, może coś mi się uda wyspotować. Tu jest jeszcze suczka. No i dobra. Gościu nie zwracał na mnie uwagi. Trzeci pojazd zniszczony, jedziemy dalej. 11 przebić, 6 pojazdów wykrytych. Na szczęście nie straciłem jeszcze żadnych punktów wytrzymałości. Ogólnie pojazd posiada 720 punktów wytrzymałości. Ups. T-485 jest. Ohoho, ładna asysta. Piękne, 720. Calutkie. No i ja też miałem taką przygodę właśnie od Arty, tylko mnie grill zdjął. A u nas chyba jest francuska Arta, jak się nie mylę. Pięknie, pięknie. To było piękne, naprawdę. No, widzicie, jeżeli ogarnięty jest arciarz, to dla mnie artyleria jak najbardziej powinna uczestniczyć w grze World of Tanks. Dobra. Dwa Yeti nam się tutaj chowają. Ups, nie weszło, szkoda.
O, co jest? Ja wiem, że ten pojazd potrafi odbijać, ale bez przesady. Dobra, a nie ma. No i cóż, została Arta. Pięknie. Ładnie, trzy pojazdy zniszczone, 16 przebić. No, dość ciekawa bitwa, jakby popatrzeć, tak? To było naprawdę dość fajne, bo postanowiłem w miarę szybko się wycofać, no i później ogarnąć temat. Dobra, jest SM-ka, 2500 uszkodzeń, nie jest za wiele, ale tak miało być. Dobra, tak wygląda Rudy 102, także cóż, mniej więcej teraz mam nadzieję, że odpowiem na wasze pytanie, czy warto, czy nie warto. Dzięki śliczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia, hej!